Rozpoczął się 16. Suwałki Blues Festival. Tegoroczna edycja jak zawsze sprowadziła do miasta wielu fanów tego muzycznego gatunku. Czwartkowe odsłonięcie tablicy upamiętniającej ubiegłoroczną edycję festiwalu było w nieco skromniejszej oprawie niż wcześniejsze, ale najwierniejsi miłośnicy bluesa i festiwalu nie zawiedli. Piątkowy poranek brzmiał bluesem na ulicach już od 11. Tradycyjne śniadania wyciągnęły z łóżek zarówno wykonawców, jak i publikę. Kurana chłodnej pełna była gości, a na scenie brzmiała kapela, która prócz debiutu na festiwalu świętowała zdaną maturę swego akustyka. Od początku tego festiwalu przyjeżdżałem tutaj i słuchałem tych wspaniałych muzyków. No i udało nam się w tym roku tutaj dostać, na tą scenkę tutaj piękną w restauracji Kura na Chłodnej. Jest świetnie, mamy super organizację, mamy wspaniałego akustyka Michała. Brawa dla niego. Daje radę chłopak, młody chłopak, ale daje radę. No cóż. Zdał maturę. Zdał maturę dzisiaj, tak. Okazało się, że zdał maturę. Tak, tak. Bardzo fajne klimaty, bardzo nam się tutaj podoba, jest pięknie, słonecznie, pięknie się tutaj gra, także cieszymy się bardzo. Śniadanie to strzał kaloryczny, który dodaje energii, więc nie zabawiliśmy tam długo. Wystarczyło jednak kilka kroków i dźwięki bluesa bezbłędnie zaprowadziły nas do jednej z bram na Chłodnej. Tam zabawa trwała w najlepsze. Z daleka, bo z samego Opola, Polskę przejechaliśmy wzdłuż przez motocyklem. Drugi raz jesteśmy. Będzie trzeci? No, koniecznie, co roku będzie już. Super, impreza niesamowita, ludzie. Jeszcze w zeszłym roku zwiedzaliśmy całą ścianę wschodnią, wracając do domu. Podobało się. Kruszyniany, Supraś, piękne. Ludzie są wspaniali. Nawet by przyjechałam. Bluesa słuchać przyjechałam. Do wspaniałych ludzi, wspaniałego miejsca. Na krótkiej bluesowej uliczce w czterech punktach zabawa rozkręcała się w najlepsze, a nas odgłosy zawiodły do Rosmarina. Lokal trzeszczał w szwach od publiki, od zabawy, od muzyki i od pozytywnej energii. Taką muzyką graną przez prawdziwych ludzi, graną o prawdziwych emocjach ludzkich i na prawdziwych instrumentach. Nie ma tutaj brzmień syntetycznych, komputerowych, sztucznie tworzonych, tylko to są żywi ludzie, żywe instrumenty i żywe emocje. I bardzo pięknie pani zauważyła, że ta chemia między publicznością a wykonawcami jest tą magiczną chemią. Właściwie nie ma różnicy między wykonawcą a publicznością. Wszyscy się świetnie bawią. Energii, jak wiemy z doświadczenia, nikomu nie zabraknie aż do ostatniego sobotniego akordu.